Ludzie świata kultury, sportowcy i politycy. To już druga edycja gali Osobowości i Sukcesy Roku, której pomysłodawcą i organizatorem jest Mariusz Pujszo, znany animator atrakcyjnych imprez. W zeszłym roku wyróżnienia otrzymali m.in. Anna Dereszowska, Magda Gessler i Marek Torzewski. Kto odbierze statuetki dzisiaj? Impreza od samego początku zapowiadała się na imponującą. Zapytaliśmy gości o ich wrażenia z tego wieczoru. Wszystko wygląda bardzo imponująco, jest pięknie przygotowane, jest bardzo elegancko i bardzo miło, jest super nastrój. Spotkałem wielu znajomych, rozmawiamy, no to jest bardzo, bardzo miły wieczór. Miło się zaczął, wydaje mi się, że będzie miło się kontynuował. Ja jestem w ogóle zaskoczona, że jest tyle osób tutaj i zgromadziła tyle osobistości. Cieszę się, że mogłam uścisnąć rękę kapitanowi Wronie, aczkolwiek no tak bym to jeszcze bardziej ogarnęła tutaj, bo ja jestem też taka osobą zarządzającą i od razu widziałam, co trzeba poprawić. Którą z osobowości uważasz za najbardziej znakomitą? Siebie. Laureaci gali nie kryli satysfakcji z otrzymanych nagród. Jednak czy jest to dla nich istotne wyróżnienie, czy tylko kolejna statuetka na domowej półce? To jest zaskoczenie. To wyróżnienie jest bardzo ważne, natomiast jestem naprawdę zaskoczony, nie spodziewałem się. Otrzymałaś statuetkę na gali Osobowości Roku 2011. Czym jest dla Ciebie ta nagroda? Jest dla mnie wyjątkowym wyróżnieniem. Pragnę podziękować mamie, tacie oraz Bogu. I oczywiście kolejną nagrodą, która potwierdza mój geniusz. Jest wielkim szczęściem, że zostałam nagrodzona, oceniona, dostrzeżona. To wszystko ma ogromne znaczenie. Wiem, że warto pracować, robić coś, bo przyglądają się temu ludzie. A komu z laureatów kibicowały same gwiazdy? No mamy kilka takich osób, których kibicowaliśmy, ale nie zdradzimy nazwisk. Zostawimy to dla siebie. No kibicowaliśmy na pewno Blue Cafe, bo są nasi znajomi, których muzykę często słuchamy. Byliśmy też na koncercie promocyjnym, kiedy płyta po raz pierwszy wychodziła, także jesteśmy związani lekko z tym. Miło było i nas tutaj zobaczyć w bardzo dobrej formie. Dominika zaśpiewała na cześć Whitney Houston, a cappella bardzo pięknie, więc myślę, że to był bardzo miły akcent całej gali. Mariusz Pujszo jest aktorem, reżyserem i producentem filmowym, a od zeszłego roku także ojcem gali Osobowości i Sukcesy Roku. No, pomysł taki, żeby nagradzać osoby, które mają ciekawą osobowość, nagradzać osoby, które nie są szare, przeciętne i które wstydzą się siebie w pewnym sensie, tylko osoby, które są odważne, które prezentują coś bardzo ciekawego w poszczególnych kategoriach i które no, mają odwagę być sobą, mają odwagę pokazać swoją osobowość. Oficjalna część gali Osobowości Roku 2011 dobiegła końca, a na bankiecie wyśmienicie bawią się właśnie zaproszeni celebryci. W świetle Jupiterów zabłysnęły dziś same gwiazdy, a do wyłonionych przez kapitułę laureatów powędrowały statuetki. Z hotelu Rabison dla kulis kultury, Piotr Pugacz. Cześć, tu Dominika Gawenda. I Paweł Raksokal, Blue Cafe. Pozdrawiamy kulisy kultury. Szanowni widzowie Kulis Kultury, zapraszam serdecznie do obejrzenia programu, a także zapraszam do kamienicy, gdzie też są wspaniałe kulisy. Cześć, mówi Doda, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich użytkowników, obserwatorów, widzów kulis kultury.